Cześć, jestem Renata. Cześć, mam na imię Baś. Cześć, witam wszystkich, mam na imię Renalda. A ja Ela. A ja Agata. Jesteśmy polską młodzieżą z Litwy. I przedstawiamy wam redakcję Wawa Gada. Wawa Gada to jedna z dwóch redakcji stworzonych ad hoc przez młodych Polaków z Litwy w czasie warszawskich warsztatów dziennikarskich. Druga redakcja nazwała się bardziej refleksyjnie C'est la vie. Obie zostały utworzone przez uczniów, którzy przyjechali w grudniu z Polski Szkół Średnich na Litwie według tamtejszej nomenklatury gimnazjów. Animatorzy Fundacji Nowe Media uczyli ich, jak pisać teksty, jak robić zdjęcia, jak prezentować się przed kamerą. Ważne było to, że tematy artykułów, zdjęć i filmów były wymyślane całkowicie samodzielnie, a obecność animatorów miała jedynie pomóc w atrakcyjnym wyrażeniu własnych pomysłów. Wcześniej trenerzy fundacji odwiedzili polskie szkoły na Litwie i przeprowadzili warsztaty wstępne. Od tego zaczął się cały projekt. W pierwszej fazie projektu młodzież zapoznała się z platformą internetową pozwalającą tworzyć multimedialne publikacje, nasze kumamy. Natomiast my zapoznaliśmy się z realiami litewskimi, z polskimi szkołami, z polską młodzieżą, z tym, jak tam jest. Byliśmy w 5 szkołach, w 2 szkołach średnich w Wilnie, gimnazjum imienia Adama Mickiewicza i gimnazjum imienia Jana Pawła II, a także w szkołach średnich w Trokach, Solecznikach i Niemęczynie. Problemy były bardzo rozmaite, czasami wyglądało na to, że mamy problem z prostym dotarciem, dostępem do internetu, natomiast czasami byliśmy zdumieni wysoką jakością wyposażenia pracowni internetowych. I to był ten pierwszy etap zapoznawczy. Kulminacyjnym momentem projektu był przyjazd do Warszawy 4-osobowych grup z poszczególnych szkół, uczestniczenie w programie kulturalnym i intensywnych warsztatach dziennikarskich. Dla nas ten projekt ma 2 aspekty. Pierwszy to pomoc polskiemu szkolnictwu na Litwie, to jest aspekt oczywisty. Mimo ostatnich zmian politycznych na lepsze, no nadal jest tam wiele do zrobienia. Natomiast drugi aspekt określiłbym jako budowanie mostów. To byłoby budowanie mostów między Polakami a Polakami. Polakami z Polski i Polakami z Litwy. I temu służyło już na obozie w Warszawie choćby to, kiedy zaprosiliśmy litewską młodzież na finał konkursu organizowanego przez naszą fundację Zakumaj PRL. Tam młodzież mogła zapoznać się z tym, co mają do powiedzenia publicyści i historycy, a także poznać polską młodzież, która była laureatami tego konkursu. Miało to dla nas tym większe znaczenie, że mamy nadzieję, że w którymś z następnych konkursów Forum Pismaków, naszego konkursu ogólnopolskiego konkursu mediów szkolnych, wezmą udział także Polacy z Litwy. Autor z Troków czy z Wilna zdobywający nagrodę w konkursie polskich mediów szkolnych, to byłoby naprawdę coś, to byłoby przerzucenie prawdziwego mostu przez granicę, która przecież istnieje już i tak tylko w umysłach. No i drugi rodzaj mostu, jaki chcielibyśmy przerzucać, to mosty między Polakami a Litwinami. Marzy nam się wspólna redakcja polsko-litewska i jesteśmy przekonani, że kiedyś taka młodzieżowa redakcja powstanie. Na razie jednak w czasie warszawskiego obozu trzeba się było solidnie napracować, aby wydać na czas kumamy, a ich jakość zadowoliła wydawców, czyli prowadzących zajęcia. Oprócz tego młodzi ludzie zwiedzili kilka miejsc związanych z historią i współczesnością, w tym Muzeum Powstania Warszawskiego i Centrum Nauki Kopernik. Niektórzy woleliby więcej zwiedzać, ale program obozu był nieubłagany. Trochę nie spodobało się to, że było zbyt mało czasu wolnego, żeby zwiedzić dla siebie miasto i poznać, zrobić zdjęcia. Pracy rzeczywiście było dużo. I w czasie warsztatu ewaluacyjnego, który prowadziłam, wszyscy o tym mówili. Ale czy im to przeszkadzało? Nie sądzę. Mam nadzieję, że to nie jest mój ostatni pobyt w Warszawie. Jak sami mówili, uczestnicy poznali zasady działania profesjonalnej redakcji, a także nauczyli się pisać ciekawsze teksty. A nowe informacje chcą przekazać kolegom i koleżankom ze szkół.
Dzięki udziałowi w projekcie powstało wiele pomysłów nowych inicjatyw. Ale najważniejsze jest postanowienie, by dalej się rozwijać. Coraz lepiej pisać, fotografować czy tworzyć gazetki. Projekt był sfinansowany z grantu Ministerstwa Spraw Zagranicznych za pośrednictwem Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie. Organizatorzy dziękują także Polskiej Macierzy Szkolnej, Narodowemu Instytutowi Audiowizualnemu i Domowi Spotkań z Historią. Udział w projekcie wzięli uczniowie polskich szkół z Niemenczyna, Soleczników, Wilna i Troków.